Dziś w odcinku McLaren za 20 tysięcy dolarów, perfumy o zapachu opon, Mercedes z Halo, czy to koniec koni nad morskim okiem? Rolls-Royce buduje samolot. Udało się wbić ponad 40 tysięcy subów, co oznacza konkurs na karty paliwowe o wartości 250, 150 i 50 zł. Aby wziąć udział, wystarczy dać łapkę w górę, zasubskrybować kanał i skomentować ten filmik. Za jedyne 21 tysięcy dolarów możesz stać się właścicielem miniaturowego McLaren Senna z wizerunkiem Artona Senny. Firma Amalgam, znana z niesamowitej precyzji, stworzyła 30 modeli w skali 1 do 8 pokrytych barwami Senna Sempre. To specjalne malowanie zostało zaprezentowane przez McLarena 21 maja jako hołd dla legendarnego kierowcy Formuły 1 Artona Senny. Choć oryginalny Senna Sempre nie jest na sprzedaż, profesjonaliści z Amalgam mają dla Ciebie coś wyjątkowego. Kilka wykwintnych replik oddających każdy detal w skali 1 do 8. To najnowsze dzieło, jak można było oczekiwać od brytyjskiej firmy, wykonane jest po prostu oszałamiająco. Tworzenie repliki w małej skali z detalami odpowiadającymi prawdziwemu samochodowi to jedno, ale Amalgam poszedł o krok dalej, starannie odtwarzając specjalne malowanie Senna Sempre, w tym wizerunek Senny na tylnych błotnikach wykonany w kropki. Nissan stworzył nowe, niezwykle interesujące perfumy o zapachu opon nazywane Smell My Dust. Ten wyjątkowy zapach łączy w sobie aromat opon i kwitnących wiśni, które są symbolem wiosny w Japonii. Chociaż to dość nietypowa kombinacja, to tak naprawdę istnieją takie perfumy. Jednak zdobycie butelki tych perfum może być wyzwaniem, ponieważ Nissan nie ujawnia, jak je zdobyć. Ich premiera zbiega się z nadchodzącym wyścigiem Formuły E, który będzie odbywał się w weekend w Szanghaju. To pierwsza wizyta tej serii elektrycznej w mieście, a Nissan liczy na dodatkową uwagę dzięki swojemu nowemu zapachowi. Nissan współpracował z laboratorium perfumyjnym w Szanghaju, aby stworzyć ten zapach. Dokładna receptura pozostaje tajemnicą, choć Top Gear twierdzi, że użyto rzeczywistych fragmentów pyłu oponowego. W tym roku Nissan radzi sobie świetnie w Formule E, zdobywając 6 miejsc na podium i jedno zwycięstwo, co plasuje go na 3. miejscu w kwalifikacji generalnej. Smell My Dust nie jest pierwszym zapachem od Nissana. Firma posiada całą linię perfum inspirowanych motoryzacją, dostępnych na nissanperfume.com z takimi zapachami jak Armada, GTR, Patrol czy 350Z. Kupilibyście taki perfum, gdyby był w przystępnej cenie? Mercedes AMG Pure Speed. Legenda ożywa. Z Monako na drogi. Narodziny mytos. Zapomnij o dachach i szybach. Poznaj Pure Speed dwuosobowego roadstera Mercedes AMG, który niczym bolid F1 rwie z tradycją i definiuje na nowo pojęcie otwartej przyjemności z jazdy. Patrząc na Pure Speed dostrzeżesz echa przyszłości. Klasyczne linie nawiązują do kultowych wyścigówek Mercedesa, a agresywny przód z charakterystycznym grillem AMG zapowiada bezkompromisowe osiągi. Brak szyby przedniej i obecności belki halo z rodem z F1 podkreślają rodowód auta i zapewniają niezapomniane doznania podczas jazdy. Choć Mercedes milczy na temat silnika, spekulacje krążą wokół 4-litrowego V8 z podwójnym turbodoładowaniem znanego z modelu SL63. Niezależnie od wersji 577 czy 805 koni, w odmianie e-performance jedno jest pewne. Pure Speed zapewni Ci zastrzyk adrenaliny, którego nie zaznasz w żadnym SL-u. Pure Speed to prawdziwy rarytas, limitowana seria do 250 egzemplarzy.
trafi tylko do najbardziej oddanych entuzjastów i kolekcjonerów Mercedesa AMG. Ceny? Cóż, pozostają tajemnicą, ale jedno jest pewne. Dla wybranych szczęśliwców cena nie będzie przeszkodą. Jak Wam podoba się ten samochód w skali od 0 do 10? Bugatti wytrwa przy benzynowych potworach. Stacje paliw i kary w imię V16. W świecie motoryzacji dominuje trend elektryfikacji, ale Bugatti stawia opór. Marka luksusowych Hypertaut ogłosiła, że nie zamierza rezygnować z silników spalinowych, nawet jeśli oznacza to, uwaga, uwaga, budowę własnych stacji benzynowych i płacenia kar. Mate Rimac powiedział, cytując, nie widzę powodu, by nie produkować silników benzynowych po 2035 roku. Opracowaliśmy zupełnie nowy silnik i chcemy go używać przez długi czas. Bugatti zdaje sobie sprawę z zakazu sprzedaży aut spalinowych od 2035 roku, ale firma nie boi się kar. Z rozmowy Rimaka z AutoExpressem wynika, że Bugatti jest gotowe płacić grzywny, by móc dalej oferować auta z silnikami spalinowymi. Następca Chirona, który zadebiutuje 20 czerwca, czyli już niebawem, będzie napędzany 16-cylindrowym silnikiem spalinowym wspomaganym trzema silnikami elektrycznymi. Ten imponujący układ zapewni moc około 1800 koni mechanicznych. Bugatti produkuje auta wyłącznie dla najbogatszych. Najtańszy Chiron kosztuje około 13 milionów złotych, a najdroższe modele przekraczają 70 milionów. Mimo tych astronomicznych cen w 2022 roku Bugatti znalazło 80 nabywców. Marka ma też swoje przedstawicielstwo w Polsce w salonie w Katowicach. Czy strategia Bugatti sprawdzi się w erze elektryfikacji? Czas pokaże. Jedno jest pewne, marka pozostaje wierna pasji do benzynowych potworów i nie boi się iść pod prąd. W końcu ktoś. Aby marki innych aut też poszły za takim myśleniem. Elektryczny bus na szlaku do Morskiego Oka testuje się nową erę transportu. Tatrzański Park Narodowy rozpoczął testy elektrycznego busa, który może zrewolucjonizować sposób dotarcia na Morskie Oko. Choć zaprzęgi konne pozostaną na trasie, to bezemisyjny pojazd staje się realną alternatywą dla turystów. Dwutygodniowe testy sprawdzają wytrzymałość busa po górskiej trasie, czas ładowania baterii i realny zasięg. Jeśli bus spisze się na pedał, TPN planuje ogłosić przetarg na zakup docelowego pojazdu. Koszt może osiągnąć nawet miliona złotych, a cała procedura potrwać kilka miesięcy. Pierwsze testy 16-osobowego busa, dostosowanego również dla osób niepełnosprawnych, wypadły obiecująco. Podróż z Zakopanego do Morskiego Oka zajęło około 40 minut, a zużycie baterii wyniosło 24%. TPN zapowiada kolejne testy różnych modeli. Przyszłość koni na trasie do Morskiego Oka pozostaje niepewna. Starosta tatrzański deklaruje chęć zachowania zaprzęgów konnych, a lokalne media informują, że konie te stanowią źródło dochodu dla wielu, wielu osób. Rolls-Royce buduje nowy samolot, dzień zagłady za 13 miliardów dolarów. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych postawiły na firmę Rolls-Royce w kwestii modernizacji swoich samolotów Dzień Zagłady. Nowa generacja tych maszyn, znanych również jako Nightwatch, będzie wyposażona w najnowocześniejsze technologie, w tym systemy napędowe dostarczane przez Rolls-Royce'a. Celem samolotu w Dzień Zagłady jest zapewnienie ciągłości władzy w przypadku wojny nuklearnej. I wnętrze stanowić ma latające centrum dowodzenia, z którego przywódcy USA i sił zbrojnych mogliby kierować działaniami w obliczu globalnej katastrofy. Nowe Nightwatche zastąpią cztery Boeingi E4B,
które znajdują się w służbie od dekad. Będą one znacznie bardziej zaawansowane technologicznie i lepiej chronione przed atakami. Rolls-Royce, znany producent luksusowych aut, posiada również bogate doświadczenie w budowie silników i systemów napędowych dla samolotów wojskowych. Firma zapewnia, że nowe silniki Nightwatcha będą niezawodne i wydajne. Gwarantuje mobilność i bezpieczeństwo nawet w ekstremalnych warunkach. Modernizacja samolotów w Dzień Zagłady to kosztowne przedsięwzięcie, którego budżet wynosi 13 miliardów dolarów. A teraz kilka ciekawostek na temat samolotów Dzień Zagłady. Każdy samolot jest w stanie przenosić do 100 osób, w tym członków rządu, wojskowych i personelu pomocniczego. Samoloty wyposażone są w system łączności satelitarnej, który umożliwia komunikowanie się z innymi centrami dowodzenia, nawet w przypadku przerwania naziemnej infrastruktury. Na pokładzie samolotów znajdują się zapasy żywności, wody i leków, które wystarczają na kilka tygodni. Muszę przyznać, że brzmi to naprawdę imponująco. Dziękuję bardzo za oglądanie i jeszcze raz przypominam o konkursie na karty paliwowe o wartości 250, 150 i 50 zł. Aby wziąć udział, wystarczy dać łapkę w górę, zasubskrybować kanał i skomentować ten filmik. Do zobaczenia za tydzień o 18 w Motoniusach.